Cześć, mano, moi mili upatensonarzy się zagościli. Właśnie zaczynamy mapę sobie, posprawdzamy. Dzisiaj Mazowiecka Nizina V3 jest na kanale. Twórca Krasek, wydawca ModHub. 10 czerwca roku pańskiego 22 na ModHubie mapa się ukazała i u mnie sprawdzić się też by przydało. Jest to mapa bliska mojemu sercu, ponieważ długo w nią grałem, a wręcz nadal w nią gram w farmingu 19 na mojej serii z Merola do Zetora i jestem bardzo ciekawy, co tu się zmieniło, czy coś się poprawiło, czy jednak to wszystko, co było, pozostało, ten klimat, co tutaj był i ten, który do gustu mi wpadł. Także w tej chwili myślę, że kończymy to rymowanie. Zabieramy się za sprawdzanie, pierwsze odpalenie i pierwsze wrażenie. Nagrywamy i mapę posprawdzamy. Nie wczytywałem, nie sprawdzałem, więc tylko dwa mody dodałem. Oczywiście postać potwierdzamy. No i tak jak w farmingu 19, respimy się na początku właśnie przy urzędzie gminy Krasy Mazowieckie, jak można zauważyć. I teraz dwie rzeczy czasu spowolnienie i jak można zauważyć właśnie pod F1 mam dodane dwie modyfikacje, między innymi Speed Player i Power Tolsy. Power Tolsy, oj, oj, oj. W tym momencie odpalamy i sobie tutaj flight moda włączamy. Także już możemy latać. Już możemy latać. Jeszcze sobie troszkę prędkości dodamy, żeby to się kleiło. No i budynek, jak widać, pozostał. Nie wiem, czy się przypadkiem kolory nie zmieniły. I co na pewno, co jest pewne, to jest to, że na pewno jest więcej budynków. Na pewno jest więcej budynków, które tutaj otrzymaliśmy, ale najpierw do sklepu polecimy i co na początek dostaniemy, to w tej chwili sobie sprawdzimy. Sprawdzimy sobie nasze gospodarstwo, które na początek jako nowy rolnik otrzymamy i dostajemy. Dostajemy John Deere 6230R, dostajemy New Hollanda Combine, jedną przyczepkę, brętnarkę. I do tego siewnik kuna uprawowo-siewny, czyli podstawy mamy. Uprawimy, zasiejemy, zbierzemy i przyczepą na skup odbierzemy. Tyle, co potrzebujemy. Ale pierwsze to ja może zlecę sobie trochę na dół. Może nie tu. Oj, chyba trochę za szybko sobie to zrobiłem. Tepniemy się do pierwszej maszyny. Jest to właśnie kombajn New Hollanda. I naszą farmę sprawdzimy. Tylko niech ja to sobie tutaj ogarnę, ten temacik, bo ta prędkość teraz. Aha, standardowa prędkość. Co my tu za gospodarstwo dostajemy? Dostajemy bardzo duże gospodarstwo z domem, oczywiście, gdzie możemy się przespać. O, z jakimś ładnym jeziorkiem, ale to już na tej mapie było, to już znamy. Chociaż nie z mojej serii, bo ja z tych rejonów tego gospodarstwa nie korzystam. Silos zbożowy, no i mamy jeszcze oborę dla krów. Mamy jeszcze oborę dla krów. Oczywiście otwierana, duża obora. No chyba nawet z oryginalnych budynków dodana. Bardzo duży plac przejazdowy. No, typowo gospodarstwo na duże maszyny. Mamy również potężną stodołę, wiatę, magazyn, czy jakby tego nie nazwał. Bardzo fajnie, że to tutaj jest. Więc sobie sprawdzimy właśnie mapę. Sprawdzimy sobie mapę, no i zobaczmy. Zobaczmy po tych punktach, za chwilę zobaczymy, ale nasze gospodarstwo tak jest umiejscowione w prawym górnym rogu. To gospodarstwo, jak wchodziłem na tą mapę, zaczynałem tutaj grać, to gospodarstwo również należało do mnie i to gospodarstwo sprzedać musiałem, bo inne sobie, no, zaimplementowałem, inne sobie zakupiłem, inne przyjąłem, ale posiadamy dwa pola i
gospodarkę. Tak to wygląda. Tym plusem, który jest na tej mapie i tym plusem, który na tej mapie pozostał. Jest to bardzo fajny smaczek, moim skromnym zdaniem, właśnie pola. Nie ma tak jak standardowo na wszystkich polach. Znajdziemy pole 120 i szukamy pola na przykład 110, no czyli gdzieś w pobliżu. Nic z tych rzeczy, niestety pola są pomieszane, jak można zauważyć, 1, 2, 3, 4, 5. I teraz gdzie jest 6? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tutaj się zgadza, 15, 18, no i teraz pole 19, są tutaj 20 i to jest tyle, to jest tyle. Tutaj mamy 26, no i teraz 27 już gdzieś poleciało, 27 już nam gdzieś zniknęło. Mamy 127, pól jest naprawdę bardzo dużo, bodajże moment, my mamy 235, posiadamy pole numer 235, czy mamy tutaj coś więcej? Nie pamiętam, bo naprawdę te pola są bardzo, bardzo pomieszane. Jak można zauważyć, tu mamy pole 26, tu właśnie wpadło mi w oko pole 27, 28, 29, 30, 26, nadal nie widzę. Nadal tego pola nie widzę. Z tego pola prywatnie nie korzystam, w 19 nie gram, dlatego też tego numeru nie kojarzę, ale w tereny, gdzie ja gram, a gram tu na środku tej mapy, no to jeszcze się przejdziemy i sobie to posprawdzamy, także w górę polecimy i z góry sobie polatamy i pozwiedzamy, tylko w którą to nazad stronę pójdziemy. Pójdziemy sobie w stronę tą. Pójdziemy sobie do miasta. Jak widać, pola są małe, duże, proste, krzywe, różnorakie, różnorodne, czyli ten klimacik został. Został klimacik z bardzo wąskimi miedzami, gdzie naprawdę bardzo trzeba kombinować, w którą tu stronę zmierzyć i jak te pole uprawiać czy zbierać. Mamy miasto, mamy nasz urząd gminy, mamy również kościół, także bardzo fajnie, no i mamy pierwsze skupy, mamy, znowu muszę prędkość sobie zmniejszyć, troszkę się motam na tych prędkościach, bo dawno już map nie nagrywałem, dawno z tych modyfikacji nie korzystałem i co my tutaj za skupy pierwsze mamy? Mamy supermarket i mamy targ rolny. Supermarket, jak widać, rozładunek tu mamy, tylko jeszcze jedna rzecz, bo ja mam wyłączone mam informacje stref interaktywnych włącz i informacji włącz, informacje o polu włączone. Dobra, no i mamy do supermarketu rozładunek, mamy tutaj z tyłu targ rolny, bardzo fajny smaczek, gdzie możemy wjechać. Jak widać, możemy tutaj sprzedać miodek, możemy jajeczka. Tutaj jakieś chyba dywany, materiały, tu jakieś płatki, to chyba z tych produkcyjnych rzeczy, tu jakieś ziemniaczki, za chwilę sobie pod Escape'a polecimy, pomidory, truskawki, sałaty również mamy, także tutaj w jedną stronę wjeżdżamy, drugą wyjeżdżamy, bardzo przyjemnie to wygląda, więc polećmy sobie od razu ku pamięci do skupów. I właśnie to jest to w 22, że nie możemy układać skupami, ale jak widać w supermarkecie sprzedamy chleb, mąkę sprzedamy w supermarkecie, na przykład ser również w supermarkecie, a ja bym chciał tkaniny. Tak, targ rolny, tkaniny sprzedamy, ubrania na przykład na targu rolnym i w supermarkecie również sprzedamy, także bardzo fajnie, jest dość sporo miodu, proszę bardzo, 4 skupy do miodu mamy, pomidory, sałaty, po 4 skupy, supermarket, targ rolny, sklep, ta na sówce i sklep w Rajkach, bardzo fajnie tutaj pod tym względem jest. O, truskawek to mamy jeszcze w piekarni, dodatkowo 5. punkt, także jest tego naprawdę bardzo, bardzo sporo. Teraz polećmy sobie dalej. Co my dalej tutaj jeszcze mamy? Moment. Jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzimy, mianowicie jeżeli chodzi o zboża, czyli ta podstawa, 3 skupy pszenicy, 3 skupy zbóż podstawowych, rzepaki, sorgo, 3 skupy, rzepaki 2,
Soję, czyli te podstawowe uprawy, które na sam początek możemy uprawiać. No, mamy po 2-3 skupy. Szklarnie również możemy postawić i będziemy mieli bardzo, bardzo duży wybór. Tu mamy kolejny jakieś skupy. Tutaj znowu coś mamy, tylko sobie chwilę posprawdzamy. Wszystkich skupów przędzalnia. Co my tu jeszcze mamy? Bioelektrownia, piekarnia, młyn zbożowy, oczywiście Farming 22, wiejski tartak. Na wiejski tartak sobie polecimy może i wiejski tartak sobie sprawdzimy. Tak, z lotu ptaka, proszę bardzo, bioelektrownia, bardzo fajny budyneczek, ale ja bym chciał na tartak. Bardzo fajny tutaj dojazd właśnie w lesie. O, proszę bardzo. Bardzo fajny tutaj dojazd. Teraz tak, aha, tam jest droga prosto, tu jest wjazd na tartak. Bardzo przyjemnie, bardzo dużo drzew, bardzo dużo polnych dróg, także tartaki również mamy, bardzo duży w lesie schowany tartaczek. Bardzo fajnie, miło to wygląda. Co my dalej tutaj mamy? Zakład Krawiecki. Handlarz zwierząt jest w tym samym miejscu. Zlewnia mleka również jest w tym samym miejscu. Jeszcze do niedawna z tej zlewni korzystaliśmy i mleko sprzedawaliśmy. Z targu zwierząt również korzystaliśmy w serii z Merola do Zetora, na którą gorąco i serdecznie w tym momencie zapraszam. Polecam. Tam z Wieśkiem się bawimy i jajca robimy. Mamy również znajdźki. Otwórz okno. Otwórz okno ze zwierzętami. O, ale podnieść znajdźki pod R nie mogę. Okej, ale są znajdźki. Uuu, to już ciekawie się robi, tylko tej tutaj niestety nie podniesiemy. Także tutaj mamy w tym samym miejscu również troszkę chyba inaczej zbudowany, zupełnie inny budynek, ale mamy. Co tutaj, targ zwierząt. Mamy tutaj stację benzynową, mamy skup u Andrzeja i sklep w Tanasówce. Także polećmy sobie w tamtą stronę. Już widzę właśnie stację benzynową. O, i cmentarzyk widzimy. Ciekawie, ciekawie. Bardzo ciekawie. Są jeszcze smaczki, które chciałbym na tej mapie sprawdzić. Też lecimy. Ona jest bardzo potężna. Nie chcę tutaj wszystkiego sprawdzać. Nie chcę wszystkiego testować, ponieważ chciałbym też i tobie, drogi widzu, zostawić tutaj parę smaczków, gdy będziesz w tą mapę grał, gdy będziesz tutaj chciał się na niej pobawić. Także tutaj mieliśmy to. Aha, tu jest sklep w Tanasówce, taki malutki. Malutki sklep w Tanasówce, proszę bardzo. I wielki skup u Andrzeja. Tutaj co mamy? Mamy tu plac i to pamiętam. Było właśnie tutaj bodajże 5 gospodarstw. W tym miejscu, w którym jesteśmy, jest jedno gospodarstwo. Bodajże gdzieś tutaj któreś było drugie. Też dokładnie nie pamiętam. I one były zabudowane. W tej wersji Krasek postanowił ich nie zabudowywać, zostawić inwencji twórczej właśnie graczom. Także to też jest bardzo, bardzo fajny smaczek. Bardzo fajnie, że tak zrobił. Troszkę tak z wysoka polatamy, jak widać, pola długie, pola krzywe, pola proste i podłużne, i kwadratowe. Co my tutaj tym razem mamy? Sobie jeszcze posprawdzamy. Czy tu mamy? Nie, tu nie mamy żadnego skupu. Tu coś mamy, tu coś mamy. To może prędkość sobie zbijemy i tutaj wejdziemy. Co tu jest? O, ale tu góra. Fiu, fiu. Ale tu wjazd? Ale tu co? Co tu się robi? Moment. Gdzie ja jestem? Tu ja jestem. Górka. Górka. Ale co na górce? Wapno? Się kupuje? No nie, tu się sypuje. To kamienie pewnie. A, kamyszki, kamyszki, gdzie są moje kamyszki? Kamienie. Tak jest, kamienie na górkę przywozimy, sypujemy i tutaj można te kamienie sprzedać. Bardzo fajna góra kamieni, bardzo ostro zakończona, bardzo fajnie zarośnięta, także taki smaczek również tutaj posiadamy. Dalej mapę
posprawdzamy i może nie przeciągając, zostawiając coś dla Ciebie, drogi widzu, polecimy sobie w rejony właśnie te, które ja posiadam, a mianowicie sklep w Rajkach. Blisko tego sklepu posiadam gospodarstwo. Gospodarstwo było zbudowane, przeze mnie troszkę przebudowane, a tutaj, jak widać, mamy wolny plac. Mamy wjazd, również został. Został drugi wjazd. Tutaj właśnie tak też było, że taka gospodarka nieużywana, statyczna również stała. No i tutaj mamy łąkę. Także ten teren jest przeze mnie wykorzystywany do tego pola, które posiadam na mojej serii. To są pola. Gdzie jestem? Tu ja jestem. Tak, to pole posiadam. To duże, tą dużą łąkę również. Posiadam pole 1, posiadam pole 3, 6, 33, 19. No i też tutaj w tą stronę 144, 143 i tutaj takie nieduże pole 175. Tylko tutaj chyba kryje się pod trochę. Troszkę chyba się tu coś zmieniło. Wiecie co? Ja się tam jeszcze przelecę, bo wiem jak na tamto pole ciągnikiem dojechać, ale. Ale nie przejmuję się tym wcale. Pole 19 bez zmian, cały czas to samo, czyli klimacik fajny pozostał. Tak, ja posiadam to pole. I jest to pole 175. W przypadku farminga 19 to kryje się chyba pod nazwą 185, z tego co mi się dobrze kojarzy. No ale tak to wygląda. Tak jeszcze z lotu ptaka, tu mamy bardzo dużo łąk. Mamy tutaj właśnie fajne takie jeziorko schowane. Tutaj właśnie też mamy oczko, w tym oczku wodnym ja sobie na przykład nabieram wodę do moich krówek, także to oczko również bardzo miło, że zostało, troszkę się chyba inaczej przemalowało, troszkę inaczej tutaj powstało, ale bardzo fajnie i są bociany, pięknie gniazdo bociana. Szczerze mówiąc, w 19 nie wiem, czy zauważyłem, żeby takie gniazdo było. Żeby takie gniazdo było, no to jeszcze droga prosta, rzeka, w której już nieraz wylądowałem ciągnikiem, bo niestety górki ostre, maszyny polskie, bez hamulcy, no i tak to działa. I tutaj jest sklep. Jest sklep Krasrol. I sklep jest również troszeczkę poprawiony w sensie takim, że ta stacja benzynowa stoi pod płotem bardziej, w troszkę innej formie, a sam sklep również został przebudowany. Wielki tutaj do naprawiania to jest ok, cały teren został przemalowany, jak widzisz ochroniarz spaceruje po terenie, pilnuje stacja wapnowania na sklepie, poza tym kolorystyka i wystrój sklepu troszkę się zmieniły. Właśnie, wejdźmy sobie, co mi tam? Wejdźmy sobie i zgadza się, chyba się zgadza, Krasrol został zmieniony przez twórcę troszeczkę. Tutaj widzę ostro drepta, ostro gościu pilnuje terenów, także tak wygląda mapa. Mapa Mazowiecka Nizina V3 do farminga 22. I dlaczego ja tą mapę sprawdzam? Otóż chciałem się przekonać, czy mapa pozostała w swoim jakże wspaniałym, pięknym klimacie. Wszystkiego nie sprawdzałem. Coś dla Ciebie, drogi widzu, chciałem pozostawić, również żebyś sobie posprawdzał. Ja tą mapę już znam, ja tą mapę już wzdłuż i wszerz zjeździłem swoimi pięknymi polskimi maszynami. I naprawdę ta mapa ma klimat, ma kilka takich smaczków właśnie. O właśnie, jak zapisywanie automatyczne po 15 minutach, ma kilka tych smaczków jak poszukiwanie pól, co w przypadku robienia kontraktów. Pole 73 i 191 i spróbujmy jeszcze na odcinku 73 i 191. 191 już pole tutaj mamy, 191, a 73 jeszcze na szybkości 75 widzę. 75, a 73
Bodajże, czy to nie było gdzieś tu u góry? Tak jest, tu u góry. 73 pole ze słonecznikiem, tutaj takie malutkie. Jak widać, tutaj jest 75, 6 i 7. Tu mamy 70 do 73 i od razu 130. Te pola naprawdę są pomieszane, co Krasek zrobił bardzo, bardzo fajnie. Gospodarek nie ma. Jak już wspomniałem, jedna przy skupie u Andrzeja jest plac pod gospodarkę, można sobie zakupić. Druga plac pod gospodarkę jest tutaj właśnie w centrum, koło sklepu w Rajkach. Trzecie gospodarstwo, które my posiadamy. I jeszcze gdzieś są ukryte dwa, ale nie pokażę tego ja. Czemu? Po pierwsze, nie do końca pamiętam. Po drugie, zostawię to tobie, drogi widzu, ponieważ w XIX te pięć gospodarstw było zbudowanych. Pięć, bodajże pięć. Ale gdzie to było, jak to wyglądało? To oczywiście musisz, drogi widzu, zobaczyć i ocenić sobie sam. A w tym odcineczku dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Jeżeli się podobało, kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. I przede wszystkim pisz w komentarzu, czy z farminga 19 wskoczyć na farminga 22 z powrotem na Mazowiecką Nizinę, w tym razie w wydaniu V3 Farming 22, ponieważ sprawdzam mapy, testuję mapy i szukam mapy pod polski klimat, pod polską serię, którą chciałbym rozpocząć w farmingu 22, także pisz w komentarzu, jeżeli wytrzymałeś do końca, czy polecasz tą mapę, czy może jednak polecasz inną i którą ewentualnie jeszcze mapę do sprawdzenia byś zaproponował. Także dziękuję jeszcze raz za spotkanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!